Dzień dobry, witamy na konferencji klubu Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście klubu, który składa się również z suwerennej Polski, jako rzecznik, muszę to zaznaczyć. I przyszliśmy tutaj, bo jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje z panem marszałkiem Hołownią. No, ja przynajmniej bardzo jestem zaniepokojony, a sądzę, że pan poseł Król również. Przyszliśmy bronić pana marszałka po prostu. Bronić pana marszałka, dlatego że jego pozycja we własnej partii czy w koalicji 13 grudnia jest praktycznie zerowa. Szanowni Państwo, coś mu się stało takiego, że wyszedł na konferencję i mówi o rzeczach, które zupełnie nie mają miejsca. Wyobraźcie sobie Państwo, że Szymon Hołownia mówi tak. Zapowiadamy, że do końca lutego postaramy się przedstawić naszym partnerom z koalicji projekt ustawy, jak skutecznie przeprowadzić proces nominacji osób do spółek Skarbu Państwa, żeby nikt nie miał wątpliwości, że Polska odeszła od standardów. No szanowni Państwo, dzisiaj Szymon Hołownia, albo on jest niedoinformowany, albo mu się coś dzieje z troską, mówię, z nim jako człowiekiem, albo po prostu jest patologicznym kłamcą. A dlaczego? Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy w niespełna 100 dni urzędowania nowego rządu i mamy tak, konkurs na wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak się składa, na jednego z tych wiceprezesów wygrywa człowiek, który pochodzi z okręgu ministra klimatu i środowiska, pani Henning-Kloski, jest związany z trzecią drogą Szymona Hołowni. Tak się składa, że on wygrał konkurs. Ale drugi wiceprezes, który również startował w konkursie, tak się składa, że przypadkowo przechodził stragarzami z napisem trzecia droga i również się okazało, że to jest człowiek, który należy do trzeciej drogi. No ale tak się składa, że w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska znowu są ludzie, którzy przypadkowo są związani z trzecią drogą. I tych nazwisk jest zdecydowanie więcej. No tu mamy przed sobą listę osób, które trafiają. No to ten właśnie pan prezes Gajda, działacz Polski 2050. Mamy pan Piotr Szymanek, kandydat do parlamentu z trzeciej drogi Enea. Mamy dalej Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Paweł Pudłowski, skądinąd kiedyś Nowoczesna, dzisiaj kolega posłanki Wiśniewskiej. Kolejny to jest pan Norbert Olbrycht, polityk Platformy Obywatelskiej, Rada Fundusz Rozwoju Spółek. Kolejna osoba, Magdalena Roguska. Ja znam panią Roguską, koleżanka z Rady Miasta. Tak się składa, że trafiła do PWPW, jest związana z panem Marcinem Kierwińskim. Przypadkowo związana z Platformą Obywatelską. Szymon Hołownia wychodzi, mówi o odpartyjnieniu, a tymczasem cały szereg nazwisk trafia do spółek Skarbu Państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Przepraszam bardzo, kogo on chce okłamać? Naprawdę on ma Polaków za idiotów, że tak robi? To jest jakiś kompletny absurd. Niech się wytłumaczą najpierw z tych osób, które są tutaj nominowane. Wstrzymają nominacje, przeprowadzą zmiany, skoro twierdzą, że to są tak potrzebne, a nie mydlą, czy zacierają, czy fałszują rzeczywistość. To nasza troska jest skierowana do pana marszałka. Panie marszałku, co się z panem dzieje? Pan naprawdę ma dzisiaj taką pozycję, że nikt już pana nie szanuje. Bo co, ba, pan sam siebie nie szanuje i co więcej, pan siebie sam jest w stanie zakłamać, bo pan wychodzi na konferencję i pan zaprzecza tym, co dzisiaj robi trzecia droga. Upartyjnienie, przekierowanie osób, które są związane z trzecią drogą i nie tylko, jest dzisiaj faktem. Te konkursy, o których jest mowa, no nie są żadnymi konkursami, tylko są po prostu ustawionymi elementami prowadzonej polityki koalicji 13 grudnia i my chcemy pokazać prawdę, mówimy o prawdzie. Hipokryzja w polityce jest czymś, co na pewno nie powinna występować, a jak widzimy pana Szymona Hołownię, ja rozumiem, że jest znakomitym aktorem, ale to miejsce nie jest miejscem do grania, tylko jest miejscem do realizowania polityki propaństwowej. A nie wiem, czy akurat te nazwiska, które trafiły, ich kryteria to są kompetencje, a nie przynależność do danego okręgu wyborczego, na przykład, że ktoś jest kolegą z okręgu pani minister Henning-Kloski. Bardzo dziękuję panu poseł Piotr Król. Szanowni Państwo, są tak naprawdę dwie możliwości tego, co się dzisiaj wydarzyło, czy gdyby podjąć próbę interpretacji tej konferencji pana marszałka Hołowni, bo nie ulega też kwestii, że jest przecież szefem swojej partii. Dzisiaj zapowiedział pewne nowe standardy, czy wdrożenie standardów i w spółkach Skarbu Państwa, i w podmiotach, które podlegają ministerstwom. Dlaczego myśmy tutaj dzisiaj wyszli? No bo możliwości są dwie. Albo jest taka możliwość, że pan marszałek w swojej partii zapomniał przekazać te informacje o tych nowych standardach,
Bo jeszcze raz przypominając, jeżeli ministrowi z Polski 2050 podlega Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i już teraz ta Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w tej radzie znajduje się trójka działaczy Polski 2050, pani Ewa Wasilewska, pani Ewa Patalas i pan Krzysztof Pałka, no to możliwości są dwie. Albo pani minister nie realizuje tych zaleceń czy tego programu, który chce wdrażać Polska 2050, albo jest drugi plan, bardziej szelmowski. Plan polegający na tym, że najpierw się dokona wymian w różnego rodzaju spółkach, w różnego rodzaju radach nadzorczych. Ci ludzie obejmą swoje nowe stanowisko, obejmą stanowiska w ramach swoich nowych obowiązków i będą brali za to pieniądze, a następnie się przyjdzie do Sejmu, przekaże jakiś projekt ustawy i powie się, że od teraz będą nowe standardy. Tylko że, szanowni państwo, gdyby te nowe standardy miały obowiązywać, no to tych nominacji by nie było, tylko najpierw byłaby ustawa, najpierw byłyby wprowadzenie tych nowych standardów i przyjęcie nowych przepisów, a potem byłyby dopiero konkursy zgodnie z tym, o czym dzisiaj mówił pan marszałek Hołownia. Dlatego my publicznie chcieliśmy zapytać, czy pan marszałek Hołownia wie o tych nominacjach działaczy Polska 2050, a jeśli wie, no to jak to się ma do tych standardów, które proponuje. I kwestia druga, no, gros państwa od wielu lat obserwuje obrady Sejmu. Ja jestem członkiem Komisji Infrastruktury i, szanowni państwo, jest luty, w październiku mieliśmy wybory, a od grudnia minęło już parę ładnych tygodni. Między innymi do tej komisji, której ja pracuję, nie trafił żaden projekt ustawy. Znaczy, krótko mówiąc, trudno powiedzieć, czym ta nowa koalicja się zajmuje, poza zmianami personalnymi, poza opowiadaniem bajek w mediach, że oni wdrażają jakieś nowe standardy. Krótko mówiąc, chcieliśmy publicznie zapytać dzisiaj środowisko 2050, ale też środowisko Platformy i wszystkich tych formacji, które tworzą tą neodemokratyczną koalicję. Jak to jest, że najpierw wymieniacie ludzi, a dopiero po tym, jak ich wymieniacie, mówicie o tym, że będziecie wdrażali jakieś nowe standardy? Takie pytanie chcieliśmy publicznie zadać. W trosce o pana marszałka również, bo za chwilę może się okazać, że ten balon z napisem Szymon Hołownia pęknie i niestety będzie go to dość mocno boleć.